Tydzień temu informowaliśmy o pożarze domu w Szyszkowej w gminie Leśna. Budynek w płomieniach stanął 23 listopada w środku nocy. Właściciel uszedł z życiem, jednak stracił wszystko. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. W gaszeniu ognia brało udział 8 zastępów straży pożarnej. Akcję zakończono o godzinie 7 rano. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru był przestarzały piec centralnego ogrzewania. Sprawdza to policja. Mężczyźnie, który stracił dorobek życia, można pomóc. Córka Pogorzelca Angelika Łozowska założyła oficjalną zrzutkę na znanej stronie zrzutka.pl pod nazwą Nowy Dom dla Mojego Taty. Prosi o pomoc dla taty celem jest uzbieranie 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie budowy nowego domu, aby tata w przyszłości mógł odzyskać własny dach nad głową. Liczy się każda przekazana na ten cel złotówka. Córka Pogorzelca dziękuje za każdą, nawet najdrobniejszą pomoc.